Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany. Zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na miesiąc maj bieżącego roku. Zobaczymy, co w tym miesiącu ciekawego tutaj karty chcą Wam przekazać. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Państwem nie rezonuje, zachęcam, obliczcie swój znak ascendentalny i odsłuchajcie odpowiedni do niego filmik. Być może tam będzie więcej informacji, które dotyczą Waszej sytuacji życiowej. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty potasowane, przełożone. I już patrzymy, co tam u naszych baranków maj ciekawego szykuje. Dobrze. Energia, która będzie Was prowadzić przez ten miesiąc, to 5 denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? Rycerz kielichów. Wasze działania, wasze czyny podejmowane w tym miesiącu. Sprawiedliwość. Co odchodzi do przeszłości, a ma odzwierciedlenie na teraźniejszość? 2 denary. O czym będziecie myśleć, planować, analizować? Trójka mieczy. Najbliższa przyszłość. Siła. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze przekonania, odczucia, przemyślenia. 8 mieczy. No jakiś jest tutaj dylemat, kochani. Coś być może związanego z jakąś sprawą sądową. Chodzi o jakieś pieniądze być może. No, zaraz zobaczymy dalej. Dookoła Was czynniki zewnętrzne, otoczenie, rodzina, przyjaciele. 9 kielichów, czyli oni się dobrze czują w swoim towarzystwie, widzę. Wasze obawy lub nadzieje. Umiarkowanie. I jak kończycie miesiąc? Rycerz buław. W tle czytania mamy rycerza denarów. Czyli trzech rycerzy mamy, kochani, tak? Trzech rycerzy z trzech trygonów. Coś tutaj się będzie działo ciekawego. No dobrze, zobaczę tylko jeszcze, czy karty widać. Troszeczkę je przesunę. I moi kochani, zaczynamy. Energia, w której jesteście, moi mili, w tym miesiącu, jest to karta 5 denarów. Karta biedy, karta choroby. Karta, która stawia Was w potrzebie, tak? Być może potrzebujecie w tym miesiącu pomocy, wsparcia. Być może potrzebujecie, żeby ktoś z Wami porozmawiał, pocieszył Was, wspomógł w jakiś sposób finansowo. To jest karta mówiąca, że co niektóre barany w tym miesiącu mogą stracić pracę, mogą mieć jakieś niespodziewane wydatki, które naprawdę poważnie nadszarpną tutaj Wasz budżet domowy. Może być też taka sytuacja, że nie na czas dostaniecie wypłatę, jakieś wynagrodzenie, wyrównanie, rozliczenie. I jesteście właśnie, no, w energii takiej prośby, tak? Energii potrzeby. Co jeszcze można powiedzieć o tej karcie? Karta braku, karta samotności, karta mówiąca o tym, że jest nam przykro z zaistniałej sytuacji, tak? Że nagle znaleźliśmy się w jakimś środowisku w ogóle niepasującym do Waszego
waszego znaku, tak? Baran jest to znak ognisty, energia aktywności, takiego działania, sprytu. A tutaj te 5 denarów, ten brak, niedostatek, potrzeba. Bardziej mi to wygląda na taką sytuację, ponieważ karta, która pomaga bądź przeszkadza. Mamy tutaj rycerza kielichów. Więc tak, na pewno możecie liczyć na swoich przyjaciół. Możecie liczyć na jakąś osobę z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Może być też taka sytuacja, że mimo wszystko przyjdą jakieś dobre wieści, dobre wiadomości, tak, związane właśnie z tą waszą trudną sytuacją. I może być też taka sytuacja, że jeżeli jesteście na przykład po rozstaniu, po rozliczeniu jakiegoś byłego związku, nadchodzi nowa miłość, nowe uczucie, tak? Jakieś tutaj wsparcie emocjonalne na pewno. Więc ja myślę, że ten wasz stan tutaj takiego, takiej waszej, jakby to powiedzieć, znaczy wiem co powiedzieć, tylko jak to ładnie obrać w słowa. Wy jesteście w stanie takiej potrzeby, żeby ktoś się nad wami ulitował, tak was przygarnął, przytulił, pocieszył, powiedział dobre słowo, żeby te wasze wibracje, te wasze emocje poszybowały do góry, żeby ktoś was dał wam właśnie ten kielich tej nadziei, tak? Tych ciepłych, pozytywnych uczuć, że słuchaj, wszystko będzie dobrze, nie martw się, to są chwilowe problemy. Więc tak mi się tutaj wydaje, że to są po prostu chwilowe problemy i wy możecie tutaj liczyć na jakąś osobę, która was po prostu tak pocieszy, pokrzepi, która was wysłucha i naprawdę zapewni, że wszystko jednak dobrze się tutaj ułoży, tak? Więc to no już musicie tutaj dopasować do siebie, ale tak mi to wygląda, że wy po prostu nie chodzi tu może o pieniądze, tylko wy jesteście w jakiejś tutaj takiej trudnej sytuacji, gdzie innym waszym przyjaciołom, nie wiem, rodzinie powinno być im was żal, tak? Że wy po prostu prosicie, wesprzyjcie mnie, tak? Proszę was, pomóżcie mi w tym momencie, w tym moim życiu. Coś się takiego wydarzyło, że proszę was o pomoc, tak? I to wsparcie będzie, bo ktoś wam tu ofiaruje ten kielich. Jakieś dobre wiadomości, czyli pamiętajcie, że ta sytuacja jest tylko przejściowa i za chwilę to wszystko dalej tutaj dobrze się potoczy, tak? Bo wy macie siłę i determinację, zaraz do tego dojdziemy. Wasze zamiary, kochani, jakie wy działania tutaj podejmujecie, jakie kroki? No i mamy kartę sprawiedliwości. Kartę rozliczania przeszłości, kartę spraw urzędowych, spraw sądowych, jakiejś separacji, wyjaśniania czegoś, być może jakieś właśnie urzędowe pisma, trzeba gdzieś chodzić, się tłumaczyć, być może jakaś strata była i tutaj właśnie też trzeba jakieś korekty popisać, tak? No to jest maj, to już jest po rozliczaniu, ale jakieś sprawy tutaj urzędowe, na które trzeba naprawdę spojrzeć obiektywnie, kierować się faktami i dokonać sprawiedliwej oceny, tak? Bez stawania po którejś ze stron. Trzeba tutaj po prostu stwierdzić fakt i wydać sprawiedliwy wyrok lub jakieś orzeczenie, tak? Więc jakieś wyroki sądowe tutaj mogą być, jakieś sprawy sądowe, być może o pieniądze, być może zakończenie jakiegoś związku albo jakieś formalne sprawy urzędowe, coś, co trzeba po prostu zgodnie literą prawa tutaj pozałatwiać, no te papierki pozanosić, porozliczać się. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzą 2 denary. Czyli tak, albo pożegnaliście jakąś parę, która do tej pory była w waszym związku, jakąś drugą osobę, może wspólnik, może partner, może jakaś osoba, która tutaj grała drugie skrzypce, tak, w waszym życiu. To jest też karta mówiąca o równowadze finansowej, tak, że bez względu na to, czy będzie dobrze, czy źle, wy musicie po prostu uważać na wydatki i zachować proporcjonalną ilość pieniędzy do tego, żeby po prostu na kolejne dni starczyło, żeby umieć te pieniądze tak zagospodarować, żeby mieć
i na swoje przyjemności, i na opłaty, i na życie, tak? Więc to jest taka karta naprawdę wytężonej zdolności, tak? Do obracania tymi pieniędzmi, bo raz może być lepiej, raz gorzej. To jest też karta karmy, więc niektóre wydarzenia musiały po prostu się zadziać w waszym życiu, ponieważ były wam przeznaczone, musieliście coś odpracować. Ale to już odchodzi do przeszłości, to już jest za wami, ale ma nacisk na teraźniejszość, więc być może tutaj było jakieś nieumiejętne utrzymanie tutaj tych pieniędzy i dlatego jesteście w potrzebie. Być może trzeba było się z kimś podzielić, być może trzeba było się z kimś rozliczyć. Były dwie osoby i teraz jest to rozliczenie, bo musicie po prostu no, podzielić się, a być może nie ma czym i wy jesteście na stracie, tak? Też tak może być. No i co myślicie, kochani? No, no macie trzy miecze, tak? No to co można myśleć przy trzech mieczach, tak? Jesteście bardzo zasmuceni tą całą sytuacją, bardzo zdesperowani, rozczarowani. Ktoś wam tutaj wbił nóż w serce, być może powiedział jakieś ostre słowa, być może jakaś prawda tutaj bolesna wyszła na jaw, jakieś fakty stwierdzone. No i jest wam z tym bardzo źle. Trzy miecze na pozycji głowy to naprawdę coś musiało was porządnie dotknąć, zaboleć, że bardzo to przeżywacie i myślicie ciągle o tym, tak? O tej całej sytuacji. Ona wam no, po prostu nie daje tutaj, nie daje wam spokoju i jest ta łezka nawet po policzku jednym i drugim. Nawet widzę, ta dziewczynka płacze. No ktoś was tutaj naprawdę nieładnie potraktował. Bardzo wam jest smutno, bardzo wam jest źle. Czujecie taki ból wewnętrzny i tak jakbyście się zastanawiali, jak mogło do tego dojść, tak? Co się takiego wydarzyło, że w ogóle taka sytuacja zaistniała, że ktoś tak nieuczciwie, tak brzydko mnie potraktował, tak zranił moje uczucia, tak zranił moje serce, tak po prostu nieuczciwie i obrzydliwie, tak, zachował się w stosunku do mojej osoby. No ciężka karta. Zaraz sobie jeszcze, kochani, powyjaśniamy, ale tak widzę tutaj, że to już jest za wami, jak wy byście pomalutku już wychodzili, pomalutku. Dlaczego mówię pomalutku? Ponieważ w tle czytania mamy rycerza denarów, który mówi, że idą do was pieniądze, idą do was jakieś nagrody, jakieś zyski, ale bardzo pomału. I być może dochodzicie znowuż do jakiejś równowagi finansowej po jakimś kryzysie, ale kroczek po kroczku, tak? Rycerz mówi o zwłoce, o opóźnieniu, o takim wolnym, mozolnym dążeniu właśnie do osiągnięcia swojego sukcesu, tak? I te pieniądze będą, czy jakieś drogocenne rzeczy, jakiś prezent tutaj, coś jest dla was tutaj niesione, tylko no niestety prawie tak, że stoi w miejscu, no w ślimaczym tempie. Pod spodem mamy jeszcze kartę cesarzowej, a jeszcze pod spodem dziesiątkę kielichów. I te karty mówią o wszelkiej obfitości, czyli jednak wróci do was poczucie luksusu, poczucie piękna, poczucie takiego dowartościowania, wróci z powrotem ten szacunek, ta wasza pozycja w środowisku, tak jakbyście odzyskały właśnie dobre imię, swoją twarz i swoje nowe życie, tak? Czyli wszystko jakby miało wrócić do normy i jeszcze szczęśliwa rodzina pod spodem. No dobrze, ten etap mamy tutaj już za sobą. I teraz tak, moje kochane baranki. Macie tutaj kartę lwa w połowie miesiąca. Świetna karta, ponieważ wy stawicie czoła całej tej trudnej sytuacji. Nie poddacie się. Weźmiecie przysłowiowego byka za rogi i po prostu no, będziecie się zmierzać z tym wszystkim, tak? Nie odpuścicie. To jest karta nieodpuszczenia. To jest karta tak wewnętrznej siły, takiej determinacji, tak chęci po prostu postawienia na swoim, jednocześnie robione to z klasą, z wyczuciem, z niezwykłym spokojem i cierpliwością, tak? Czyli takie dyplomatyczne, strategiczne, doskonałe zaplanowanie swoich zamiarów i konsekwentne po prostu dążenie do celu. Więc macie siłę, macie tutaj naprawdę mocny taki charakter i jesteście zawzięci, moi drodzy. Bardzo tacy
Sprytni też mogłabym powiedzieć, tak? Bo umiecie zapanować nad tą sytuacją, umiecie przejąć kontrolę nad bestią. Zobaczcie, wy kontrolujecie tego lwa. Wy macie tak silną wolę, tak silną psychikę, że wy radzicie sobie tutaj z bestią. No dobrze, moi kochani. No dobrze, kochani, teraz wasze czynniki wewnętrzne. Mamy tutaj kartę 8 mieczy. 8 mieczy mówi o tym, że tak naprawdę stoicie w jakimś martwym punkcie, nie widzicie rozwiązania, nie wiecie, co dalej z tym zrobić. Jezu, przepraszam. Matko kochana, własną śliną się zakrztusiłam. Nie w tą dziurkę. Przepraszam was, kochani. Jest blokada. Bardzo duża blokada. Tak naprawdę nie widzicie tutaj możliwości z wydostania się z tej sytuacji, tak? Nie możecie zrobić kroku ani w przód, ani w tył. Oczy macie zasłonięte. Ręce tutaj nie wiem, czy związane. Zobaczymy, ale chyba tak. I tak naprawdę nie umiecie ocenić sytuacji. Nie umiecie przewidzieć, co się dalej wydarzy. Tak jakbyście nagle pogubili wszystkie myśli. Nie umiecie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Stoicie i czekacie. Czy ktoś was wypuści z tego ogródka, z tych mieczy? Czy ktoś wam zdejmie tą opaskę i powie, spójrz kobieto, spójrz mężczyzno? To wcale nie wygląda tak, jak ci się wydaje, że ta sytuacja jest do rozwiązania, tylko tobie się wydaje, że jest trudna i nie wiadomo, co z nią dalej zrobić. Być może trzeba się tu poradzić kogoś. No jest w środku was taka blokada, tak? Taka nieumiejętność podjęcia decyzji i określenia się, co dalej robimy, tak? Bo wy nie widzicie tutaj dalej jakiejkolwiek możliwości ruchu. Co na to wasze otoczenie? 9 kielichów. No, otoczenie dobrze się bawi. Jest zajęte swoimi sprawami, jest im dobrze tak, jak jest, ale to jest też karta mówiąca o tym, że wasze otoczenie bardzo was lubi, pozytywnie do was podchodzi i bardzo lubi wasze towarzystwo. Świetnie się czuje, odpoczywa, relaksuje się w waszym towarzystwie. Możecie się razem gdzieś spotykać na jakimś uprzymilaniu sobie życia. Takie troszeczkę wygodne sprawianie sobie przyjemności, tak? Więc tutaj otoczenie jak najbardziej pozytywne, piękna karta, bardzo ją lubię. Karta spełnienia emocjonalnego, więc na pewno tutaj na swoje otoczenie, na rodzinę, na znajomych możecie tutaj liczyć. Oni potrafią was uszczęśliwić, żebyście się dobrze poczuli w ich towarzystwie, tak? Więc być może ta karta tutaj, która pomaga, to jest właśnie grono osób, czy to z rodziny, czy z przyjaciół, bo to też są kielichy, więc ktoś może spod znaku ryb, skorpiona albo raka, już może się powtarzam, ale na jakąś taką osobę z waszego grona tutaj, z waszego środowiska możecie liczyć. Ona zawsze podniesie wam te emocje, pocieszy i powie, słuchaj, nie martw się, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. No i teraz wasze nadzieje, no karta umiarkowania, tak? Czyli wy macie nadzieję, że jednak sytuacja się ustabilizuje, tak? Że zapanujecie nad wszystkim, że będziecie mieli taką przede wszystkim samokontrolę nad swoimi emocjami, nad swoimi czynami, nad swoim życiem, tak? To jest karta cierpliwości również, spokoju, ale równowagi w życiu, równowagi w emocjach, w działaniu, we wszystkich aspektach, które dotyczą naszej codziennej egzystencji, tak? I wy po prostu marzycie o tym, żeby wreszcie nastał spokój, żeby wreszcie wasze życie nabrało harmonii, spokoju, balansu, równowagi. Jak, kochani, kończycie miesiąc, no i pojawia się rycerz buław. Albo to jest wasza energia, bo to jest ktoś ognisty, baran, lew bądź strzelec. Mężczyzna 30-35 lat, może troszkę starszy, przystojny. Może to być jakiś romans, jakaś zapowiedź tutaj osoby, która pojawi się szybko w waszym życiu.
tym, że jest to osoba, która ma coś wspólnego z tą sytuacją, o której myślicie. Być może to ta osoba powiedziała Wam te przykre słowa, albo w jakiś sposób Was zraniła, albo rozczarowała swoją osobą. Po prostu zawiedliście się na tej osobie i ona znowu na koniec miesiąca pojawia się w Waszym życiu. Ja nie wiem, czy to jest były partner, czy pracodawca, czy jakiś wspólnik, a być może jest to po prostu jakaś sytuacja, tak? Na przykład sprawy firmy, sprawy zawodowe. Też tak może być. Co jeszcze o rycerzu buław? Rycerz buław mogą być to jakieś szybkie wyjazdy, przeprowadzki, podróże. Ogólnie karta mówi o aktywności na pewno i takim potencjale do działania, tak? Ale raczej widzę tutaj w tej karcie osobę, która ma coś wspólnego z tym Waszym samopoczuciem, z tą Waszą krzywdą tak naprawdę. Ktoś wyrządził Wam tutaj krzywdę i to być może coś powiedział niemiłego, ale też być może tutaj zachował się jakoś nie tak. Spowodował po prostu, że Wy cierpicie wewnętrznie, ale jeszcze spowodował jakąś stratę na Waszym tutaj budżecie domowym, na Waszym majątku, na Waszym dorobku, tak? No nie chcę tutaj powiedzieć, że ktoś Was okradł, ale może wykorzystał finansowo, tak? I Wy tutaj teraz jesteście pokrzywdzoną stroną. Być może oszukał, tak? No jakaś tutaj może być taka sytuacja. Dlaczego mówię, że ten ktoś, ta osoba może mieć coś wspólnego? Zobaczcie, on wraca, tak jakby wracał z powrotem do tej sytuacji, tak? I te dwie postaci tutaj na tych kartach, one są zwrócone ku sobie, tak? Zobaczcie. Może będzie jeszcze powrót do jakiejś dyskusji, która jest bolesna, być może będzie powrót do jakiejś sprawy, która jest nierozwiązana, a która powoduje Wasz smutek, Wasz ból, tak? Też tak może być, kochani. Ale piękny ten konik jest. Uwielbiam konie, moi drodzy. W ogóle lubię tą talię, ona jest naprawdę cudowna. Więc tutaj jakiś powrót, tak? Powrót osoby bądź sytuacji, która ma coś wspólnego z tą Waszą, z tym Waszym takim dyskomfortem emocjonalnym, który w tym miesiącu tutaj narósł. Znaczy ja myślę, że to nawet nie w tym miesiącu. To jest przeniesienie jeszcze energii z kwietnia. Czyli coś być może w kwietniu się zadziało niefajnego. Ktoś Was naprawdę nieuczciwie i brzydko potraktował i to dopiero w maju będzie miało jakiś finisz, tak? A Wy prawdopodobnie będziecie tutaj działać poprzez urząd, poprzez sąd, poprzez jakieś instytucje tutaj administracyjno-prawne, żeby no, wyjaśnić być może tą sytuację, tak? Żeby po prostu nie być na tej straconej pozycji i wiedzieć, co zrobić dalej. No dobrze, moi mili, teraz sobie powyjaśniamy troszeczkę kart. Przede wszystkim tą piątkę denarów, bo ja muszę wiedzieć, dlaczego Wy jesteście tacy biedni w tym miesiącu maju, moi kochani. Dlaczego tacy nieszczęśliwi? Dlaczego tacy w potrzebie? Po prostu jesteście w potrzebie. Co to się dzieje? No już patrzymy. Proszę o wyjaśnienie karty 5 denarów. 5 denarów. No tak, kochani, tak. Piątka mieczy, zobaczcie. Ktoś Was tutaj naprawdę brzydko potraktował. Ktoś Wam wbił nóż w serce. Ktoś Was oszukał, okłamał, wykorzystał. Po prostu zachował się po świńsku. Po prostu w stosunku do Was się zachował, no aż słów brakuje. Bardzo, bardzo nieładnie. Albo Was zmanipulował, tylko zmanipulował, to by tu jakaś karta magika się pokazała, albo raczej mi to wygląda na to, że po prostu ktoś po trupach do celu nie patrzył na konsekwencje, nie patrzył na Wasze uczucia, zachował się jak się zachował. Po prostu no bardzo Was skrzywdził. I teraz tak, dwójka denarów. Kto lub co jest tą dwójką denarów? Czy to jest jakaś sytuacja? To jest paść kielichów. Czyli być może to był jakiś nowy związek, a być może to chodziło tutaj no, o jakieś sprawy takie emocjonalne, nowa przyjaźń, nowa znajomość, coś związane może z dzieckiem.
Tak? Ale bardziej mi wygląda tutaj na nową jakąś znajomość. Coś, co po prostu było zapoczątkowane, no i ktoś być może Was tutaj w jakiś sposób wykorzystał. Trójka mieczy w głowie. I mamy trójkę buław. Czyli Wy tak naprawdę myślicie, czy to się dobrze skończy. Czy to się dla Was dobrze skończy. I myślę, że dobrze się skończy, kochani, ponieważ są to dobre widoki na przyszłość. Wy już wszystko, co mieliście, podjęliście tą buławę, zaczynacie działać i odpowiednie kroki. To jest planowanie być może jakiejś podróży, być może jakiegoś wyjazdu, być może szukania nowej pracy, ale raczej mi tutaj wygląda, że ktoś Was naprawdę tutaj no, niefajnie wykiwał. O, tak bym powiedziała. No to piątka mieczy to po prostu ktoś Was wykiwał, ktoś Was po prostu oszukał, naciągnął na coś być może. Tylko dlaczego te dwie trójki tutaj w głowie? Czy żeby tutaj jeszcze jakaś osoba miała coś do dodania? Albo po prostu ta podróż, tak? Bo to też możecie kończyć. Ja tak powiedziałam, że może osoba, ale teraz mi tak wygląda na to, że jesteście tak zmęczeni i rozczarowani, że potrzebujecie wyjazdu, potrzebujecie odpoczynku. Być może majówka jest, więc wyjedziecie gdzieś, nie wiem, na jakiś odpoczynek, tak? Jakiś wyjazd, urlopik do ciepłych krajów na przykład. Albo ktoś Was odwiedzi, bo jakaś tutaj podróż jest, jakieś planowanie, planowanie jakiegoś tutaj działania. Może to być też dobry biznes, może o pracę tutaj chodzi, bo mówiłam, że ten rycerz buław to jest taka aktywność, to jest taka przedsiębiorczość, tak? Więc to szybkie jakieś mogą być decyzje w związku właśnie z nowym jakimś biznesem, bo ewidentnie te dwie karty mają coś wspólnego ze sobą, tak? One mają wpływ jedna na drugą. Zobaczmy, kochani, te sprawy sądowe, ta sprawiedliwość, o co tutaj chodzi. No i rycerz buław, tak? To jest związane z tym. To jest związane z tym rycerzem buław, czyli coś będziecie chciały tutaj rozliczać tego rycerza buław, tak? Czyli być może jeszcze będzie, teraz już sobie tak myślę, że jeżeli to jest ta osoba, która Was w jakiś sposób skrzywdziła, a Wy na przykład wniosłyście tutaj pozew do sądu, czy to o rozwód, czy o separację, czy ogólnie zgłoszenie jakiejś krzywdy, bo ktoś na przykład może Was okradł, albo wykorzystał, albo w jakiś sposób Was zranił. I jak Wy to zgłosiłyście tutaj do sądu, to no to jeszcze raz będziecie musiały się tutaj z nim zmierzyć, no bo na rozprawie sądowej, tak? I będzie spotkanie z tą osobą. Albo po prostu chodzi tu na przykład znowuż inna wersja dla innych zodiakalnych baranów, że o jakiś biznes, o jakieś przedsięwzięcie tutaj, tak? I złożyłyście tutaj do urzędu jakieś dokumenty, być może, żeby zalegalizować firmę nową, tak? Też tak może być. Ale raczej wygląda mi tutaj, że to jednak jakaś osoba przeskrobała, dlatego Wy jesteście w takiej tutaj pułapce, Wy nie wiecie co myśleć, co dalej robić, bo nie wiecie jak to się wszystko zakończy. Teraz wyjaśnimy sobie tą ósemkę mieczy, kochani. Ósemka mieczy, ósemka buław. Ale dzisiaj karty rozmawiają, no dokładnie wyjaśniają sobie liczbami, jak trójka to trójką, jak ósemka to ósemką. Dobrze, kochani, ósemka buław mówi, że będzie dużo wiadomości, dużo rozmów, konwersacji, tak? Czyli na przykład, jeżeli będzie sprawa sądowa, to może być przesłuchiwanie świadków, może być zbieranie dowodów rzeczowych, zbieranie papierów, tak? Ogólnie wysyłanie maili, korespondencji, kontaktowania się, rozmawiania, czy to z prawnikami, czy właśnie tam z jakimiś urzędnikami. Ale to jest też karta mówiąca o tym, że te sprawy pozytywnie posuną się do przodu, tak? Że to jest postęp w sprawie. Może jakieś nowości, może jakieś nowe, dobre informacje. Ogólnie szybkie działanie, tak? I satysfakcja z tych działań. Więc wreszcie ktoś być może Wam tutaj pomoże i sprawy popchną się do przodu, rozumiecie? Dziewięć kielichów zatoczenia. Cztery denary. Cztery
4 denary mówi o tym, że możemy liczyć na siebie, czyli możecie liczyć na swoje otoczenie, tak? Ono Wam pomoże. Ono Wam pomoże. Teraz umiarkowanie. No i znowu mamy 8 mieczy. 8 mieczy. Czyli Wy marzycie o wyzwoleniu się z tej klatki. Żeby po prostu ktoś tutaj przyszedł i Was uwolnił, bo Wy naprawdę macie, no tutaj jest pięknie pokazane, jak macie związane ręce i zakryte oczy. Jesteście unieruchomieni, no nie możecie ani w lewo, ani w prawo, ruszyć się nie możecie, ale to jest tylko w Waszej głowie, tak Wam się tylko wydaje. Bo rzeczywistość jest zupełnie inna. No Wy nie umiecie jej ocenić, bo macie zakryte oczy, nie widzicie, tak? Możecie tylko nasłuchiwać, ale też nie, bo od paska widzę, uszy też zakrywa. Czyli mylne postrzeganie rzeczywistości, tak? No ale ja myślę, że będzie dobrze, że wyzwolicie się po prostu z tej pułapki, w jaką tutaj wpadliście. No i ten rycerz buław. Czy to jest jakaś sytuacja, czy osoba? I 3 kielichy. I teraz tak, albo to jest osoba trzecia w związku, czyli jakiś kochanek, bo może tak być, rycerz buław jak najbardziej kochanek, jak najbardziej romans. Albo chodzi tutaj o to, że jakieś osiągnięcie satysfakcji z pozytywnie pozałatwionych przez Was spraw w związku z tą osobą. Bądź w związku z tą firmą na przykład, z tym wyjazdem, tak? Ja mówię tu różne wersje, Wy już będziecie wiedzieli, która do Was pasuje, tak? Ale tu może być to jeszcze ten były kochanek, tak? Były partner. Też tak może być. Albo po prostu świętujecie sukces, że udało Wam się tutaj wywalczyć swoją rację, udało Wam się pozytywnie wyjaśnić tę sytuację i sprawa będzie wygrana. Obojętnie, czy to dotyczy firmy, czy partnera, czy kochanka, czy jakiegoś wyjazdu. Wszystko zakończy się tutaj sukcesem. I teraz tak, kochani. Od razu mówię, że to nie moje dzieci, bo tam miałam w komentarzu gdzieś sugestie, że ja tu się zajmuję czytaniem, a gdzieś mi dziecko płacze. Moi kochani, ja mam już dzieci dorosłe. Nie mam malutkich dzieci, a to po prostu sąsiadki na górze ma takie małe, 2-letnie i 1,5-roczne. I po prostu tak tutaj niesie, nie wiem, przez rury może od ogrzewania, że każde słowo praktycznie nie słychać, zwłaszcza jak u nas jest cisza. Więc nie martwcie się, to nie moje dzieciątko. A jeżeli tam zagaworzy, no to przepraszam Was, ale no niestety nie poradzę na to. Kochani, ogólna karta rada dla naszych zodiakalnych baranków. Karta sprawiedliwości. Czyli kochani, jeżeli macie jakąś sprawę trudną, załatwcie ją sprawiedliwie, rozliczcie się. I będzie tutaj na pewno sprawiedliwy wyrok, jeżeli chodzi o Waszą sytuację, tak? Że macie tutaj pewność pozytywnego wyroku. Ja jeszcze tutaj dopowiem. Tak, król denarów. Czyli chodzi tutaj o pieniądze. Chodzi tutaj o jakiś majątek, być może o mieszkanie, być może o pracę. Więc idźcie do sądu. Karty radzą, idźcie do sądu i tam żądajcie, oczekujcie sprawiedliwości, sprawiedliwego wyroku i rozstrzygnięcia pozytywnego Waszej sprawy, tak? Bo chodzi tutaj ewidentnie o, no nie wiem, albo o pracę, albo o jakieś pieniądze, ktoś może Was nieuczciwie potraktował, może partner biznesowy, tak? Albo Wasz partner po prostu życiowy, albo coś nie tak było tutaj z firmą, no z jakimś działaniem, co bardzo Was zabolało, tak? I musicie szukać sprawiedliwości w sądzie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz poproszę jeszcze piękną afirmację dla naszych baranków. Wybiorę 6 kartę od góry tym razem. Tylko przetasujemy. I już patrzymy, 6 karta od góry dla naszego baranka na miesiąc maj. Dobrze.
1, 2, 3, 4, 5, 6. No kochani, no karty niesamowicie rozmawiają. Zobaczcie. Przeszłość jest już za mną. Zobaczcie. Nadszedł nowy dzień, dzień, który przeżywam po raz pierwszy. Koncentruję się na teraźniejszości, cieszę się każdą jej chwilą. Piękna afirmacja. Zamykamy drzwi do przeszłości. Idziemy w przyszłość z nową, pozytywną energią. To by było na tyle, moje kochane baranki. Pamiętajcie, jeżeli czytanie nie rezonuje, odsłuchajcie jeszcze filmik odnośnie swojego znaku ascendentalnego, księżycowego bądź Wenus. Czasami te znaki dodatkowe są mocniejsze niż, mają mocniejszy przekaz jak nasz główny znak słoneczny. Dlatego zachęcam. I cóż, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Jeżeli będziecie gdzieś wyjeżdżać na majówkę albo i nie, to mimo wszystko życzę Wam wspaniałej pogody, dużo wypoczynku, takiego resetu i umysłowego, i fizycznego, żeby ciało odpoczęło, żeby świeże myśli przyszły do głowy, żebyście się naprawdę wyluzowali, odpoczęli i nabrali chęci do dalszego stawiania czoła wyzwaniom, tak, w życiu codziennym, kochani. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.